Dobra, łysata, no niech będzie. Przepraszam, Kawałkę. poniosło mnie. Spartiatik! Zapałkę. Mam na imię Asia, pochodzę z mniejszej miejscowości niedaleko Wrocławia. Z zawodu jestem fryzjerką męską, zajmuję... No kurde, ufas. Słuchaj, fryzjer łysy i chudy kucharz? To nie są zagrożenia? Rel? Czekaj. Się również fotomodelingiem. Moją pasją są tatuaże i medytacja, a od niedawna uczęszczam również na taniec exotic pole dance. Asia nie rozstaje. Czy od diet coś dodała? Ona już się dodaje od dawna. Oglądaliśmy ostatnio tylko tej operacji, nic więcej. Się z nożyczkami. Chętnie skraca panom włosy. To nie tylko praca, ale też pasja. Tylko dlaczego jest sama? Singielką jestem już od 5 miesięcy. Po prostu była między nami zbyt duża różnica charakterów i każdy musiał iść w swoją stronę. Myślę, że ten mój wizerunek to jest trochę taka ty maska, poszedłbym do też... fryzjera, jak teraz mi się przypomniało, że miałem iść, kurde. Odstrasza... Może pójdę w tym roku jeszcze. ...kandydatów, którzy są nieodpowiedni dla mnie. Idź do niej? Ale Nie, siebie, no nie jestem do niej. Wrażliwa i myślę, że mam w sobie ale bardzo może dużo jest dobra, miłości, kto wie. Którą chciałabym przelać na tego odpowiedniego partnera. No myślę, że te moje tatuaże... Dziękuję, Pluki. Bardzo cię z całego serca przepraszam. Wybacz mi. Kajam się pokornie. Dziękuję za 11 lat. Które są dosyć mocne, to jest... Ale skoro cię przeprosiłem, to pieprzyć cię. Bo już cię przeprosiłem, no to mogę. Właśnie taka maska i przykrywka, która też... Przepraszam cię znowu, przepraszam cię. Dobra, koniec. Oglądajmy. ...partnera. No myślę, że te moje tatuaże, które są dosyć mocne, to jest właśnie taka maska i przykrywka, okay, która też gdzieś tam ochrania to moje wrażliwe serducho przed światem zewnętrznym. Jest szansa. I szukasz wyciszenia z dala od zgiełku, uciekając w medytację? Medytacją zaczęłam zajmować się kilka miesięcy temu i dzięki niej też uspokoiłam się zewnętrznie, osiągnęłam stan wewnętrznej harmonii. Rozwijam w dalszym ciągu swoją świadomość. Dbasz o ducha, ale też ciało. Masz co pokazać. Na modelkę się nadajesz. Fotomodelingiem zajmuję się już prawie 2 lata. Dodało mi to bardzo dużo pewności siebie. Lubię swoje ciało. Lubię RB mówi, że jest szansa na co? Jestem dość ekspresyjna i dobrze wyglądam na zdjęciach. No, mucha nie siada. Widać, że czujesz bluesa. A co robisz w grach małżeńskich? W programie pojawiłam się, żeby spróbować czegoś nowego i myślę, że mam dobrze rozwiniętą intuicję, która będzie w stanie pomóc mi rozpoznać kłamcę. A coś bliżej? Jak masz zamiar nakryć oszusta? Żeby wykryć kłamcę, no to myślę, że jestem w stanie zwrócić A uwagę gry, co na ty to, mówisz? Czy patrzy mi prosto w oczy, jakie są jego ruchy, mimika twarzy, czy nie wycofuje się. Plan jest. Zaraz będziesz miała okazję wdrożyć go w życie. Powodzenia i do dzieła. Singielka spotka się z 3 facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. 2 udawać będzie kawalerów do wzięcia. Przepraszam, cześć. Cześć. Asia, jestem. Patryk, miło mi. Cześć. Asia postara się odgadnąć, o, który będzie z nich ciekawy mówi odcinek zaczy. Oho, mamy tutaj coś damskiego. Kolejne znaki. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. No to zaraz zostanie w pi***ku. To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. Szkoda. Co, kochanie, jak podoba ci się? Mi się nie podoba, tobie też nie, na pewno. No skąd widzisz? Mi się podoba. Nie, kto ci się podoba. Czy? Nie, pewnie nie w swoim typie. Stawką jest nagroda, czyli 3000 złotych. Już jeżeli ciężko. Asia odgadnie, który z panów jest singlem... Nie, no jak się rzadko... Kurde, typ w mordę dostał po odcinku, ale jak się rzadko ogląda to, to ciężko. Ale dobra. I się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. Czas na prezentację bohaterów. Bartek jest silny i pracowity. Cześć, jestem Bartek, mam 40 Witam. Lat, pracuję na budowie. Oto moja żona Ada. Jaca? Jaca praca? W wolnych chwilach lubi sobie pokopać. Witajcie, mam na imię Patryk, mam 39 lat, jestem ochroniarzem. Moją pasją jest piłka nożna. No i jestem singlem obecnie. Eryk całe dnie siedzi w garach. Cześć, mam na imię Eryk, mam 22 lata, o, na co dzień jestem impostor. Kucharzem, a to moja dziewczyna Kasia.
a Ada jest żoną Bartka i jest wpatrzona w niego jak w obrazek. Takie chuchro i ochroniarz? No a co to ma do znaczenia? My razem 10 to nie jest ochroniarz Willa Smitha. No, poznaliśmy się w pracy. Puzzle układaliśmy, jakieś na produkcji. Bardzo fajny facet, od razu wpadł mi w oko i od razu wiedziałam, że będzie moim mężem. Ale to chyba na plus dla nas, nie? Jak najbardziej na plus, ale tak, zobaczymy, czy o małżeństwo przetrwa odcinek. Jak zamierzacie wkręcić singielkę? Czy macie plan? Te tatuaże warto wykorzystać. Kochanie, jak my to rozegramy później? Żeby byliśmy w długim związku, trafiłeś tam, gdzie trafiłeś, problemy życiowe i cię zostawiłam. A gdzie trafiłem? No, do więzienia. Przez to... Tak, przez to się rozstaliśmy, bo za długi był wyrok i... Może to nie jest lekka przesada? Nie, no. A jak się przestraszysz? Ale uwierz, że jesteś singlem. Jest ryzyko, i jest zabawa, tylko żeby nie poszło RP to za będzie daleko, robił bo więzienia? Potem będzie płacz i zgrzytanie zębami. A co, jak ona będzie chciała mnie całować albo dotykać, nie wiem, co ja mam, jak mam się zachować? No raczej jej nie całować. No ale to... No jesteś w pierwszej randce, to się tak nie tego, nie całuje. No cóż, wszystko jasne. Granic przekraczać nie można i pora zabrać się za porządki. No to swoje rzeczy będziemy chować. Pomóż się. Tak. Aha. Gdzie jest torba? Już idę. Ada rządzi. Bartek musi mieć się na baczności. Po tym odcinku będzie w więzieniu. Masaż to jej zrobisz? Erotyczne. Ta już zmodowana. Nie wiem, czy to był dobry pomysł zgłosić się do programu. Sama chciałaś. Teraz żałuję. Właśnie widzę. Ale jak powiedziało się A, trzeba w to brnąć. Nie ma wyjścia. Chodź, kochanie. No. Masz dwa żele jeszcze, bo tu twój może zostać. I te pianki. Myślicie, że małżeństwo przetrwa? A. Czyśćcie teren. Ten Armagedon? Jest bystra i tak łatwo nie da się przechytrzyć. Postara ja myślę, się że przejrzeć Bartka na wylot. Dużo bardzo zdradza mimika twarzy. Oraz brak patrzenia drugiemu człowiekowi w oczy. No i myślę, że jestem w stanie się też posłużyć swoją intuicją, bo wydaje mi się, że jest ona niezawodna w kontaktach międzyludzkich. To się okaże. Co? Bartek z pomocą żony spróbuje zmylić intuicję singielki. Będzie jej słodził i mówił, co chce usłyszeć. Nie stać ich na rozwód? Ty cebulę wyjął? Cebula na poczęstunek chyba liczy, że Szrek przyjdzie. I świeczkę zapal będzie bardziej romantycznie. To jest dobry pomysł. Co się odpieprza? No to co, kochanie, może spadać? Może byś się chociaż pożegnał? Syf w mieszkaniu, że im nie wstyd? Jak syf? Chłopie, widziałeś moje? No, na szczęście nie. No to co, kochanie, może spadać? Może byś się chociaż pożegnał? Kocham cię. Żeś mi szczęścia. Ale syf w mieszkaniu to jest serio giga jakby dziwna sprawa, bo mam kolegę, co u niego mama tak zawsze na sprzątanie naciskała i wiesz, on mówi tak, dobra, mam syf, jak to nie patrz, nie wchodzisz, a tam syf to się okazuje, że jakbyś odsunął szafę, nie? I tajne drzwi otworzył w ścianie, żeby wejść do tajnego pokoju, zszedł schodami w dół do bunkra, to tam są kurze nie wytarte pod akwarium i to już jest syf dla niego. A z kolei, wiesz, w innym mieszkaniu syf to jest dopiero jak jest gówno na podłodze. Także no ciężkie, ciężkie. Może już się schować w sypialni. Pora zacząć przedstawienie. Bartek wchodzi w rolę singla. Dźwięk się popsuł, Iluj. W ogóle muzyka jest. Czyli masz syf? No nie mam gówna. Na... Cześć. Mam. Cześć. Zapraszam. Bartek. Asia. Piękny kwiatek dla pięknej. Dziękuję. Sorry, że taki syf, ale no, jest tak się remont, niedawno się wprowadziłem, nie ściągaj butów, zapraszam cię. Sam tu mieszkasz? Nie, z kolegą, wiesz, wynajmuję. Okay, czyli bez żadnej partnerki, rozumiem? Oczywiście, jak miałem partnerkę, to bym nie umawiał się. No taka sobie nie przypadła mi do gustu, jemu chyba też nie, więc... No ja jestem trochę taki spięty, wiesz, bo to... No właśnie widzę po tym, że tak... Zaczyna się. Unikasz mi też patrzenia w oczy. Winu, choleje do szklanek, ile i pijemy. Nie, na pewno. Wstydliwy jestem. Tak? Spięty, pierwszy raz taka sytuacja. A co się wydarzyło w twoim życiu, że tak nagle z tą przeprowadzką tutaj tak wyszło? Po tym
Przeprowadziłem się tutaj po praca ogólnie, ale też wyszedłem Jaca z praca. To jest taki trochę drażliwy temat. A co się stało, że wyszedłeś z więzienia? No, zanurzowałem człowieka w żabce, bo jakby drobnymi płacił, a nie kartą. Oczywiście w GTA. Bo najpijany z kolegów awanturę zrobiliśmy i no... GTA to było. Były tak, byłeś wtedy w związku? Ale tak, byłem. I jak partnerka zareagowała na to? No, skończyliśmy ze sobą też, nie? No jakby trafił do więzienia, na pewno bym go nie zostawiła. No, masz bardzo fajne tatuaże. Ta. Dziękuję, widzę, że ty też jesteś ta. Podzielany. A jakie jest znaczenie tych tatuaży? 83. Tu styl aztecki. Bardzo lubię słońce i... Jeszcze dużo na ciele. Jeszcze nie go dotknie, to już... Na razie trzymają dystans i demonstrują tatuaże. No Boże, nożyczki Łukasz. Robią wrażenie. A, barber. Pracujesz jako fryzjerka, czy jesteś na brodę, czy co? Tak, jako fryzjerka męska, brody też zdarza mi się. A kop na szyjstwo, kocica? Wszystko idzie zgodnie z planem. To jest ten egipski kot, jak on się nazywa. Przekracza granicę. No dobra, takie dotknięcie to jeszcze nie dotknięcie, niczego nie oznacza. Ale na dłoniach masz ciekawe. Tak, to jest cover. Miałam tutaj wcześniej też inny tatuaż, który zakryłam. Klei się, żeby problemów potem z tego nie było. Rozwodu na razie jeszcze nie biorę pod uwagę, ale zobaczymy. No jednak chyba Armageddon zniszczy ten związek małżeński. Tylko ona już takie rzeczy gada, a się nic nie dzieje. Do czego to dalej dojdzie? Wiesz co, ja na chwilę cię zostawię. Dobrze? Dobrze. Pora na przerwę. Żona czeka. Już koniec. Kochaj, jak podoba ci się? Mi się nie podoba, tobie też nie, na pewno. Ja skąd widzę? Mi się podoba. Kto ci się podoba? Czy? Na pewno nie w swoim typie. Myślę, że się denerwuje, jest denerwowany. Chyba nie był przygotowany na to, że... Patrzę okulary przeciwsłoneczne. Ja myślę nawet, że go nie śmielam. No wyjdę stąd i ja już to ci powiedziałam, jak będziesz ją zabrać do dekał. Dobrze, kochaj. I ona ciebie w dodatku. Bo ja widziałam tam. Się nóżki pokazywało tatuażem, że wyżej trzeba było ponieść tą koszulkę. No i się zaczyna. Są sceny, jest foch, a singielka szuka dowodów zbrodni. O, ciekawe, czy coś tu znajdę. Damskiego. A co jej chodzi? Dobre pytanie. Nie wiadomo. Ale to chyba wszystko jego. No ja ci powiem, że co? No nie mam tyłek. Jakiś mały. Tyłek i co? Tu nic może się klapi. Wiesz, że będzie trzeba? Wyjecie też ku***. Powiało grozą, a ja singielka coś co się dzieje? No, ale to chyba nie jest męska torba. No jak nie? Zapytam się go. Może tak delikatnie ją dotknę, no. Ja ciebie dotknę w czoło. O, proszę, grzecznie czy grzesznie z kolegą sobie gra? Będziecie w to grać? Chyba nie. Znowu już pocięknie, bardzo ludzie, naprawdę. Bartek jest między młotem a kowadłem. Ej, serio, odklejona, nie jest źle. Zazdroszczenia. Jestem. Ja pierdzie. Długo czekałeś? Nie, ale mam do ciebie takie pytanie. Kim jest Marta? A tu jest jeszcze parę... Moja była żona, po odcinku się rozwodzimy. Marta, bo tu jest parę rzeczy, jest ukokrzyny jego właściciela. Dobra, słuchaj, a powiedz mi taką rzecz, bo ta torba... No, ona męska na pewno nie jest. Ty chodzisz ale... z taką torbą na zakupy? Nie. To jest torba na narzędzia też, wiesz? To jest skórzana i... A gdzie narzędzia? Masz tam. Tam narzędzia na pewno. Torba na narzędzia. Ta gra. Gotowało się dla mnie. No, może tak powiedzieć, no, żeby lody przełamać. Możemy w nią zagrać. No, tak gramy. No dobrze, trochę się pośmieję, rozluźnij się. Przynosiłaś kiedyś czyjąś brudną bieliznę? Taki mały fetysz. Ojca. Jakie pytanie, co? Dla mnie to jest za mocne, wybierz inne. Dobrze. Czy uprawiałaś kiedyś seks w aucie? Tak. Co tu za graja w ogóle, Boże? Ty mówiłaś, że dobra na rozluźnię, nie? Niegrzeczną bieliznę. No ale w tajemnicy? Przed kim? Nie. Nie? Nie ma żadnych tajemnic? Nie. Ja nie chcę tego słuchać, bo jestem w szoku. Bartek, lepiej zmień temat dla twojego dobra. A jak uważasz, że mnie zmieniła moją fryzurę? Może długie włosy, może... Nie, raczej mi się wydaje, wiesz co? Tutaj trochę bym ci podcięła z boku. Właściwie to mam przez nożyczki i grzebień, więc...
Asia jest zawsze zwarta i gotowa do cięcia. Nie boisz się? Nie, wcale. Jest w ogóle jakaś taka dziwna, nie wiem. Żeby tylko nie ostrzygła cię na zapałkę, bo widać, że lubi zaszaleć. Zapałka, widzę, a myjesz się za... Dobra, nie was. Mi się bardzo podoba. Nieważne. Tak, że... No, pewnie, że mógłbyś... Myślisz, że pasuje do mnie? No. Tylko czy ty mi mówisz prawdę? A myjesz dupę i ręce? No, co? I ręce? Czy i ręce? No tak. Nie mam powodu, żeby kłamać. To udowodnij mi to. Musisz mi po prostu zaufać. Ona mu za kole zrobiła nożyczkami? No tak. Za idealną miał fryzurę. No ale na przykład pocałować policzek nie możesz. Problem. Chłopak się stara, ale czy to przekona singielkę? Czy to cię przekonuje? Jak kolega. Chyba to nie przekonuje. Pokaż mi, gdzie jest łazienka. Lepiej ochłońcie trochę, bo to zmierza w złą ty stronę. Szczerze, żonka Bartek troszeczkę odklejona. Do ostudzi jej emocje. Jak myślisz? Singielka jest nieufna, nie wierzy na słowo i szuka śladów kobiety. Kurde. Od paski. Może trzeba się bardziej z nim całować. O, tak mu to zgra. Dobra, były jakieś ustalenia, tak? Dlaczego to zrobiłeś? Przecież puli się nic. No może ja też wszystkie z kolegów pocałuję, których nie mam. Ale to jest burdel. Ej, ona serio... Ej, widz mówił, że tu jest syf i ona też powiedziała, że ty, to ty... Kurde, to u mnie jest bardzo syf, jak ja tego syfu nie widzę. Syf straszny, nawet się nie postaram, żeby posprzątać. To jest po prostu... No tutaj ktoś nasrał, no ale to można stanąć. Czy to mój monitor brudny jest? Żenada. Chodź, syf, ja to nie zrobię, że no dobrze. Nie, bo to nie ja jestem w ogóle. No to ale to wie, tutaj mieszkasz dopiero tydzień. Ale żenada, masakra. Żenada, znicz w kiblu. Czemu oni znicz w kiblu trzymają? Ale żenada, masakra. Co to jest? To nie jest znicz. Co to jest? Prochy babci? Co to jest? Nie, co to w dupa jest, ty? Babka. Urna. Ej, a co tu chodzi? Syn go jeszcze uratuje? No możliwe, no. Ci pokażę, jak wygląda prawdziwa netka. Nie wiem, czy chcę iść gdziekolwiek. Naprawdę nie rozumiem, jak można mieszkać w takich warunkach i jeszcze zapraszać do siebie kobietę. Co to jest na tym, taka szyba tu? Brak słów. Dobrze, kochanie. Dzień grzeczny, tylko daj mi później. Nie, później dam ci wieczorem. Aha. Może. Bartek podpadł. Musi lawirować. Trudne zadanie. No i jesteś. Jestem. O kurde, ale czek, widzisz co potem? Ile książek na stole? Zapieprzony stół całej książkami. Co chodzi? Handlują książkami na Allegro? To ja mam do ciebie takie pytanie, a okres też masz? Znalazłam u ciebie w szafce cały stos pod pasek. Możesz mi to jakoś wyjaśnić? Pół lokatora dziewczyna też, wiesz, sypia tutaj czasami. Tak, ona też napadli na księgarnię. Zabrali co się da. Ty. Może nie mieszka, ale no jak to dziewczyna bywa, nie? Właśnie bardzo dobrze, więc może będzie, weźmie pod uwagę, że będziesz singlem, nie? Wiesz co, no ja szczerze mówiąc jestem zażenowana i no nie będę wijać bawełnę. Jesteś syfiarzem. Absolutnie nic do ciebie nie mam, no życzę ci jak najlepiej. Myślę, że znajdziesz to, czego szukasz, ale wydaje mi się, że jesteśmy kompletnie z innych bajek i... Tak naprawdę, tak na dobrą sprawę, no nie wiem, co ja tu robię. Powie wypierd***. Nie jesteś w moim typie. Dlatego chyba już sobie pójdę, ale no dziękuję ci za twoje towarzystwo i życzę ci wszystkiego dobrego. No, nawzajem tobie też. Mam nadzieję, że ci się uda i przepraszam. Ciągnij. Umiesz kłamać dobrze, kurde. Ciekawe, czy ci ludzie, jak potem to oglądają, to myślą, ja pierdzie, wypadłem taki troglodyta pieprzony w telewizji, czy jednak myślą, ale ładnie lecę, nie, ładnie odkleiła, jeszcze bardziej mi się odkleja od tego. A tu nie wiem. Dobra, że tak wyszło. Co tu się dzieje?
Z całym szacunkiem, ale mogłeś się troszeczkę bardziej postarać. Trzymaj się, cześć. Strasznie przeurane drzwi. Czemu? Co się stało? Ktoś w dupę się włamuje codziennie do chaty? Kurde, to wygląda jakby ktoś łoma parę razy wsadził i próbował drzwi wyjąć z zawiasu, czy coś, nie wiem. Coś nie pykło. I to strasznie przeorane drzwi. Dobrze, se poszła. Ale chyba nie było tak źle. Jest dobrą osobą, ale to jest zupełnie inny świat. Dwie różne bajki. Życzę mu jak najlepiej. Mam nadzieję, że znajdzie to, czego szuka. Mówi tak, jakby łyknęła tę ściemę. Jak no w sumie. W akcji, romantiko, co? Dobrze ceniam, tak. No. Czy zadowolona jest? No trochę niezadowolona z tego całowania i przytulenia. Aparycję ma przystojną. Twarz ma przystojną, ale nie było tej chemii. Nie było tego boom i tego wow, którego no, oczekiwałam. Tak, na szczęście twój typ, widziałam to od samego początku, jak ją zobaczyłam. No dlatego była na szczęście. Wiedziałam, że nic z tego nie dlatego będzie. Dlatego też powinnaś to docenić, że dałam ją buziaka w puli. Mogłeś się powstrzymać. Jeszcze do końca nie jestem w stanie stwierdzić, czy mówił prawdę, czy faktycznie kłamał. Ona w ogóle mi się nie podobała. Zaczyna się nawijanie makaronu. Ada, może spać spokojnie. Czas na drugą randkę. O, Patryk piłkarz. Już się rozgrzewa. Jestem singlem od ponad roku czasu, tak? Rozwiodłem się ze swoją żoną, ułożyła sobie, ale on dziwnie gada. Powiedzieć, swój plan, tak, na życie. I w tym planie nie było miejsca dla Patryka, dlatego musi radzić sobie ze starym w gałę gra, no i to mi się podoba. Tak? Jakby to powiedzieć, stacjonuje taki cieć, o, inaczej na to mówią. Lubię ostatnio pływać, tak, jeździć na rowerze. Piłkę nożną tam sporadycznie z chłopakami, tam sobie zagram, ale to już bardzo rzadko. I lubi spotkania z kumplami, może liczyć na ich wsparcie. Stary już zmęczony. Kolego, dasz radę, wszystko na dobrej drodze. Dziewczyna otworowa, nie wiem, się bukiet róż, to już jest twoja. I myślę, że to załatwi sprawę, tak? To na bank. A on ma takie to te. To jest najlepsza rzecz, która zwabia kobiety. A jaka ta jedyna powinna być? Na pewno uczciwa. To przede wszystkim, tak. Wiem, na pewno. Tak, ten jego normalny jest. Poczuciem humoru. Średniego wzrostu, 1,70 m maksymalnie. Nie wyższa, nie lubię wysokich kobiet. Konkret. Wszystko jasne. Wymagania. Można już zabrać zaczyna się za porządki. Zaczyna się modelowanie postaci. Z tym akurat nie będzie problemu, bo no. Powiesz mi prawdę, tak to wygląda, że mieszkasz u mnie od roku czasu. Jaki wystrój dziwny. Cały arbus se leży, jakiś melon, jakieś owocki, kiwi. Ciekawe, takie ten. Pod odcinek full. Szukasz dziewczynę, no i najwyższa pora się usamodzielni się. No, a jeszcze nie daj Boże, jak moja kopnie mnie w dupę i ja też będę musiał szukać. To martwi się o to, że tu jakieś, wiesz, rzeczy twojej żony, tak? Jakieś, nie wiem, majtki albo jakieś skarpetki. Może. Moje rzeczy i żony mojej są tylko i wyłącznie w sypialni. Tutaj nie ma nic, nie? Także jest okej, nie? A czy jesteś pewny, to dobrze. Szykujcie się, bo Asia już się zbliża. To pokaż się, dawaj. No już idę, czekaj. Ale się przebrał. Jak? Zobacz. No dobrze. No trochę spodnie masz te krótkie, tak jakby była woda w piwnicy, ale lepiej niż te krótkie spodenki. No obawiam się, że znowu się sobie nie spodobamy i że będzie trochę niekomfortowo i nie będę wiedziała, co mam robić, ale mam nadzieję, że dam radę jakoś sobie poradzę z rozszyfrowaniem go. Moja strategia jest taka, że na pewno będę mu zadawać niewygodne pytania i patrzeć mu prosto w oczy. Może nawet spróbuję go trochę onieśmielić. Ja zawsze ci zrościłem jedną rzecz. Tylko i wyłącznie tańcu, bo ty na imprezach rozwalasz wszystkie kobiety. Mało tego, byłem z tobą na imprezie, pamiętasz, w Stygnie w Opolu? Wszyscy doszli na bok. Stygnie. A Patryk wyrywał Stygnie dupy. Na plaży, Stygnie. Że tak powiem, na taniec. I teraz pokaż, jak to było, bo ja już zapomniałem. Pokaż ten taniec, pokaż. W ten sposób prosto, tak? Dajesz, pokaż co potrafisz. Wrażenie murowane. Ja pierdziele. Kumicu w dupę. Wszystkie baby 60+, chłopie rozgrzane. Przepraszam każdego człowieka na planecie, każdy jest równy. Ja idę do siebie, jak ktoś to będziemy w kontakcie. Będę ciebie obserwował, dobra? Dobrze, no. To tak zróbmy. Okej, okay, dobra. Kolego, lepiej już się schowaj. Patryk da radę i ogarnie temat. Jak oni nie będą razem? Ale kto? On i ten kolega? Wszystko gotowe, można zaczynać. Ciekawe, czy przypadną sobie do gustu i będzie flow.
Ta flow będzie w tańcu. Cześć. Ale fajny lew na ścianie. To kobieta czy facet? Zapraszam, to moje królestwo. Zaczynamy. Tata bogata. Sam tu mieszkasz? Na razie tak, nie mam lokatora. No. Partnerki żadnej? Zaczęło się. Za dużo ma tatuażu na sobie. Wiem, że Patryk nie przebadał za takimi dziewczynami. Oni śmiecie, mój wygląd? Nie no, czemu? Chłop olej podaje do picia. Pomyliło mu się przez tego arbuza. Ten arbuza na stół przeniósł i melona jako ozdoby. Ja pierdzielę, ty jakbyś do Ikei przyszedł, plastikowe owoce. Co to jest za wystrój? Lubisz tatuaże po prostu i fajnie to wygląda, tak? A ty lubisz tatuaże? Widzę, że nie masz. Nie mam żadnego tatuażu, ale ty może lubisz. Ja? Lubię. Z taką kobietą do kościoła to... Zaczynamy, faza druga. No tak, co ksiądz powie, zambony. To raczej nie za bardzo. Coś taki chyba nieśmielony jesteś, co? No widzisz, nie mam kobiety. Ponad rok czasu, tak? Jestem no i arbuzik na pół i lecimy. Mamy razem ze sobą dziecko. Co się stało, że twoja poprzednia relacja się rozpadła? Teściowie trochę manipulowali, kontrolowali żonę. Od roku czasu nie jest z kobietą, więc jakiś tam stres pewnie jest. Czego szukasz? Jakiego związku? Na pewno lojalnej kobiety, która jest przy mężczyźnie, tak? A z wyglądu, jaki jest twój typ kobiety? Każda kobieta jest ładna, tak? Może mieć włosy, może mieć długie, ty masz akurat krótkie. Może tak się dobiorą. Pod fryzurę przynajmniej. Ja pierdolę. Zawsze mówisz prawdę, czy czasami kłamiesz? Raczej zawsze mówię prawdę. Raczej zawsze. Podobno jest takie przysłowie, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Może winogronek? No, ty pewnie bardzo dobrze śpisz. Cześć. No, chętnie skosztuję, dziękuję. Proszę. Lubisz owoce bardzo? Tak. Mięsa nie jesz? Nie, jestem wegetarianką. A ty jesz mięso? No, oczywiście, jestem kucharzem zawodu i sobie robię czasem jakieś kurczaka, czasem jakieś schabowego. Czyli nie wyobrażasz sobie życia bez mięsa? No, jako tako nie. Ona jest, nie wiem, albo ze Snickersa, albo z Marsa. Chciałbyś mieć jeszcze dzieci? Kurde, ale mnie wziął z zaskoczenia. Ciężko, ty no. Czy trzeba to rozchodzić? Nie, no chyba przejdzie. No, spokojnie. Musimy chwilę przerwy, bo włączę, znowu coś powie, to już nie wiem, czy wytrzymam. Myślę, że tak. Na pewno. Ty byś chciała? Czy nie? Myślę, że nie. Nie. Każdy wybiera. Tak. Dobrze, że każdy ma wybór. Rozmowa się nie klei. Nie czuję się w roli matki. Aha, nie czuję się w roli matki. Po prostu nie chcesz, tak? I tyle. Nie czuję tego instynktu macierzyńskiego. Aha. Między nimi chemia jakaś tam jest, ale prawie żadna. Posłuchaj, to ja się na chwilę zostawię, tak? Pójdę do pokoju do kolegi, tak? I zaraz wracam. Okej. Może tak być? Robi się drętwo. I co z tym fantem zrobić? Może kolega coś podpowie? Filozof, no wygląda jak Sokrates. Trochę filozof. Ma zdrowe poglądy, ma poukładane w głowie, ale to nie jest kompletnie mój typ. Jak Patryk, podoba ci się ona? No, wydaje się sympatyczna, tak, ale tatuaże, wiesz, no. No, ale z tego co wiem, to ty nie lubisz takich dziewczyn by tatuowanych, wysokich, ty lubisz skromne, drobne dziewczyny, a nie takie wynalazki. No nie wiem, róbek chcesz? Ja pierdzielę. Ciężko jest Koleżko, mi to wyczytać, spokojnie. Nie ukrywam. Ale wzrok ma rozbiegany, czasami nie patrzy mi w oczy, więc wydaje mi się, że coś może być nie tak, coś może ukrywać. Może byś tego chciał? Nie bardzo. No to wszystko jest... Słuchaj, co się jest znowu o tym kościół? Koleżko. Może być nie tak, coś może ukrywać. Może byś tego chciał? Nie bardzo. No to wszystko jest w temacie, no. Aha. Nie wziąłbyś jej do kościoła? No to wyjaśniona sprawa. Koleżka, skreślone jest wszystko. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję bardzo. Karoix dał na Golibordę 5 zł. Co on mówi? Widać po niej, że chemia jest. Ja... Widzu, mógłbyś się opanować. Dzięki. O, mamy tutaj coś damskiego.
chyba, że facet ma taki styl, ale coś nie chce mi się wierzyć. Może lubi się przebierać w damskie łaszki. To chyba kiecka żony kumpla, a się zarzekał, że w szafie nie ma damskich rzeczy. No i masz, babo, placek. Co to jest? No, moje kobiety. Ale dziwne to. Kolega nawet nie ma zamiaru się tłumaczyć. Co to jest? No moje kobiety, co ty się debilu pytasz? By tego nie pochował? Chyba, że to przykrywka. Zostawiłeś je u mnie w szafie. Mi też nie moja żona przyoczyła. No nie myśląc. Kolejne znaki. Zauważyłeś, że ona nie ma piersi? Nie przeszkadza ci to? Ja nie mogę tego oglądać tu. No, ten koleżka jest za ciężki. Ale chciał zmienić temat, bo zapomniał tych ubrań sprzątać i mówi, powiem cokolwiek. Boże. Ja pierdzielę. Jest ciężko. Przynoma, jeżeli już to placki. Nie ukrywam, że trochę się męczę, bo jednak no, facet nie jest w moim typie, szkoda mi po prostu czasu. Co ja mam robić, powiedz mi? No bajerować, a jak ci się podoba, to bajerować. Jeżeli mi się nie podoba. Za czuprynę, tak? I za burtę. Czy mam jeszcze czuprynę? Nie przypeję najpierw. Do załóg, jak wolisz. Piątośka, no. Leć tam, trzymaj się. Dajcie mi wszystko. Wóz albo przewóz, w te albo we w te. No ciężki, ja kolega jest... Pytania do ciebie, tak, masz może konkretny. Jakieś fetysze, bo znalazłam tutaj takie rzeczy. Lubisz się przebierać? O, damskie ciuszki, czy... To nie wiem, nie wiem, to może to siostry? Nie moje, na pewno nie. Nie, a czyje? To pewnie mojego znajomego, wiesz? A, znajomego, a co znajomy twój, tak? Lubię no, wynajmuje mi tu mieszkanie właśnie. Aha, wynajmuje. Mieszka z żoną i właśnie chyba prawdopodobnie zapomniał posprzątać z szafy właśnie. Przy podejściowej. A może, możliwe. Chociaż co by tu robiła? Nie ma szans, żeby ją w ogóle przytulił, bo jest wstydliwy, nieśmiały. No to może udowodnij mi jakoś, że to tak nie wygląda, nie wiem, może zrób coś dla mnie, może zatańczysz, bo i tak jest dosyć... O, jego popisowy numer, taniec. Dobra, to będzie ostateczna broń. Jak to jej nie przekona, to już jest pogierca. No. Wiesz co, tak... Nie bardzo mi się chce teraz. Wolę, jak kobieta ma jednak, wiesz, są włosy. Jednak. Dobra, okej, dobra, kończymy ten odcinek. Tak pomyślę sobie, no, jednak to nie, nie pasuje. Przemyślałem sprawę, wie? Jak byłeś w pokoju z kolegą, tak? O, dziewczyna się obraziła. Nie, dobra, chłop zapomniał chyba, że w tym programie ma udawać. Ja pierdolę, ty nie wiem, jak on, co się dzieje? Wychodzi na to, że marnujemy czas, a przynajmniej ja marnuję czas. Co, tak będziesz stał? Jak kołek? Jeżeli uważasz, że marnujemy czas, no to co ja mogę poradzić? No dobrze, bo żeby sobie poszło. Mi się wydaje, że on się zaraz popłacze. Jakoś tak widać, że się źle czuje, tak stoi. No jest coś nie tak, no. Jednak, no, tak stwierdzę. Czuję, że mam na to ochotę z minuty na minutę coraz bardziej, także... Defro. Oj, chyba wychodzi. To co, odprowadzicie? Nie, nawet nie musisz mnie odprowadzać. Trafię do drzwi sama. Aha, dobrze. Aha. Do wyjścia. I wyprosił singielkę z domu. Wyszło, jak wyszło. Słabo wyszło. To prawa po całości. Masakra. Nie przypadli sobie do gustu, niestety. Nie wiem. Nie lubi mięsa, ja lubię. Tatuaże. Włosy. Czekaj, jego przemyślenia po odcinku, posłuchajmy. Nie lubi mięsa, ja lubię. Okej. Okay. Włosów brak. Włosy okay. Najgorzej. Czy włosy miała, to może. Myślę, że ta Natka to było jedno wielkie nieporozumienie. Cieszę się, że już się stamtąd ulotniłam i że nie będę musiała więcej go oglądać. Nie, chyba nie, tak miało być. Kumpel może już wyjść z ukrycia i podzielić się wrażeniami. Te włosy... Mam te buty. Mam te buty, co ma Sokrates. One są z Decathlonu za 4 dyszki jakoś. Kupiłem kiedyś na siłownię, żeby mieć. To są te takie dekatlonowe za 4 dyszki. Mam je.
odkrycia i podzielić się wrażeniami. Te włosy i tak dalej, to jak to w ogóle włosów nie miała. Poza tym to też je masz? Masz masakra, no. Myślę, że już na wstępie było odczuć, że nie przypadliśmy sobie do gustu. To jest facet zupełnie z innej bajki. Ja to szanuję. No. Nie ma co się dziwić, że facet jest sam, tym bardziej jak ma takiego Sokratesa jako doradcę. Niech znajdzie to, czego szuka, ale moja noga więcej tutaj nie postanie po prostu. Szkoda mojego cennego czasu. Jakbyś ujrzała, że jestem singlem, czy nie? Znajdując te rzeczy, patrz. Dobre pytanie. Bo lubię to w szafie mojej. Powiem tak, nie chodzi już o te rzeczy, ale mogła to odebrać w ten sposób, że masz po prostu na nią wywalone i ona może się domyślić, że jesteś singlem. Nie ta, to inna. Zależy, jak to odbierze. Tego kwiatu. Dzięki za dupę mądrości twoje, które nic nie wniosły. Tu jest pół światu. Ja no pierdziele, nic. Kolega mądruś. Trzeba wziąć to na klatę i iść mądruś dalej. Się odezwał. Kasia już szykuje chłopaka na randkę. Też jest fryzjerką i lubi nożyczki. W związku jesteśmy od półtora roku. Poznaliśmy się na wspólnej imprezie u jednej wspólnej koleżanki. I tak jakoś po prostu Kasia mi spodobała i postanowiłem na randkę zaprosić. I tak wyszło, że zamieszkaliśmy razem już od tego czasu. Tak. Wydaje mi się, że jesteśmy zdecydowanie podobni do siebie. Wspólne pasje, jakieś zainteresowania, zajęcia. I wspólnie projektują tatuaże. Na razie ja pracuję w branży gastronomicznej, Kasia jako fryzjerka, ale chcielibyśmy pójść w robienie tatuaży. Zaczęliśmy się tym powolutku zajmować i zobaczymy, co z tego będzie. Aczkolwiek nas to bardziej kręci niż po prostu nasze branże, w których nabraliśmy doświadczenie wcześniej w szkole. Tutaj jakbyśmy może tą butelkę jeszcze troszkę zwęzili w tym miejscu, co? Sądzisz? Mhm, myślę, że byłoby lepiej. Będę się taki cień. Widać, że pasują do siebie jak ulał. Ale teraz ustalcie zasady gry, żeby potem nie było cichych dni. Ciekawe się, czego nie mogę. Czego nie możesz? No, nie ma całowania, ani jakiegoś większego przytulania, wiesz o tym. Mi się wydaje, że Rudy to poleci all-in, tak szczerze i się rozstaną po odcinku, ale zobaczymy w sumie. Kontaktu. No, standardowo możesz się przywitać, jakaś rączkę, buzi w rączkę, policzek przytulić ewentualnie, ale wiesz, nic tak za bardzo. Miej się na baczności i zajmij ręce czymś innym, najlepiej koli, gotowaniem. To ty tutaj rób tą sałatkę, a ja pójdę już trochę posprzątać. W porządku. Sprzątaj dokładnie, bo singielka wszystko znajdzie i będzie po zawodach. Szczoteczki. Dobra, myślę, że to będzie wszystko. Dziwne, że w tym odcinku nie podłożyli tych kajdanek, co zawsze były, pamiętacie? Produkcja już uznała, że nie trzeba utrudniać. Poczucie, że postaram się go przejrzeć. Czy mi się uda, czy nie? No zobaczymy. I jak pomóc ci, dajesz sobie radę? Co? Mógłbyś mi zabrać te rzeczy stąd i chyba już będzie wszystko. No w porządku. Kwadrat czysty, ale przed randką warto jeszcze ustalić strategię. To jak, strategię już masz? No myślę, że strategię mam. Trzeba udawać singla porzuconego najlepiej. Zobaczymy, jak to będzie. Ja jestem pozytywnie nastawiony na to wszystko. Nie wiem, jak ty. Będziesz musiała przez półtora godziny to znieść. Nie bierz tego aż na poważnie, tyle gra aktorska. Kurde. Możesz już powolutku zmykać, bo z tego na chwilkę będę 5 miał minut. Spotkanie. Więc do zobaczenia później. Dziękuję. Stres jest, ale trzeba wziąć się w garść i stawić temu czoło. No dawaj. Dacie radę. Cześć. Cześć. Eryk? Asia. Nie no, Eryk no, poleci all-in, mówię wam. Eryk. On tu odpieprzy coś. Ładne. Specyficzny ma wygląd, ale chyba nie w jego typie. Jakby kija połknął. Usztywnił się chłopak. Wyluzuj. Singielka nie gryzie. Wytytułowana. Więc będą mieli o czym rozmawiać. No ja tu jestem po to, żeby dowiedzieć czegoś o tobie. A co byś chciała się dowiedzieć o mnie? Na przykład jakie masz pasje, jakie masz hobby. I przede wszystkim czy jesteś singlem. No, owszem, jestem singlem jak najbardziej. Hobby, lubię troszkę rysować. Do tego jeszcze gotowanie jest moją pasją. Taka dusza artysty? Troszkę. Widzę, że coś rysujesz, mogę zobaczyć? Jasne. Ale ona ma ładnie zrobione te tatuaże, jak widzę. O, tatuaże cię interesują? Tak, właśnie staram się w tym kierunku jakoś specjalizować powolutku. No ładnie rysujesz. Dziękuję. Ty też masz wiele tatuaży, zauważyłem. Tak, no... Interesujesz się tym? Zauważył? Bytyfy, jak to możliwe? Moje wykonujesz? Nie, ja nie tatuuję, jestem fryzjerką męską, barberką. Dużo podobieństw.
Chciałabyś się może czegoś napić? Tak, poproszę wodę. To przyniosę ci coś do picia? Wodę? Tak, poproszę wodę. I masz bardzo śliczny tatuaż. Dziękuję. Zbierał się od początku. Trzymał ten tekst, mówię ci, on tak myślał, jak go podać, wiesz, o co mi chodzi, aż się udało. Taki diabeł straszny, sporo was łączy, ale już się ulatniasz. Kasia, pomóż, podpowiedz coś. To jak to się? Wiesz co, nie jest troszkę w moim typie. Myślę, że ten chłopak jest no, taki dość sympatyczny, widać, że jest mamu nieśmielony. To znaczy wiem, że jakby nic z tego nie będzie totalnie, bo nie jest w moim typie i jest chyba bardzo młody. Ale myślę, a ile że jest ona ma lat? Mi się wydaje, że tatuaże na pysz, aczkolwiek no, nie podoba mi się troszkę fryzura. Pierwsze wrażenie niestety słabe. No jestem ciekawa, czy uda mi jak się go 30? Rozgryźć. Może po dłuższym czasie bym mogła coś z niego wycisnąć. Chyba się troszkę przestraszyłem nawet. Aż tak mi się? Chyba troszkę tak. Dużo ma tych tatuaży, faktycznie. Jakby należała gdzieś do jakiegoś gangu. Oni może gadają, jakby dwójka dzieci w Robloxie ze sobą gadała. Więzienia. Nie ocenia się książki po okładce. No, póki co żadnych śladów po kobiecie. Ale tak szczerze, jak myślisz, uda mi się ją przekonać, że jestem sam? Myślę, że dwójka widzów w Robloxie, wiesz co, widzów? Wiem, że masz 10 lat widzu i chcesz się poczuć troszeczkę lepiej, ale tu średnio widz ma 35 lat i milionowy biznes, także nie wiem, o czym mówisz. Szansa. Dziwna tak. Sytuacja. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Proszę bardzo. Eryk ma wątpliwości, nie czuje się pewnie i co teraz? No, może niech mi da koncert, żeby nudy nie było. Gitara powinna rozluźnić atmosferę. Ciekawe, i przełamać się lody. Rudy. Eryk, odwagi, ośmiel się. Dobra, tu uciekaj. Dobrze. I stąd muszę zabrać gitareczkę wody jeszcze. I szklanka wody dla ochłody. Idziesz, dasz radę. Proszę. Dziękuję. Umiesz grać na gitarze? Troszkę umiem, ale niestety ta gitara nie ma stóp. Jakbyś nie zagrasz. Mogę spróbować. O, byłoby super. Ale ta gitara jest popsuta. Twojej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Taki artysta z ciebie, to wiesz. Trochę jak taki, wiesz, Ed Sheeran wyglądasz, nie? Dziękuję. Dajesz, pokaż siłę i moc. Te strony są zardzewiałe. No szkoda, myślałam, że coś usłyszę, że coś tutaj czymś mnie zabawisz, zaskoczysz. Stresuję się bardzo. To mówisz, dziewczyny nie masz, tak? Nie. A kiedy w ostatnim czasie była jakaś kobieta w twoim życiu? Oj, całkiem niedawno. No, co się stało? Niestety, stwierdziła, że nie pasujemy do siebie i zostawiła mnie. Miała trochę inne poglądy niż ja. A ty jakie masz poglądy? Ja lubię szaleć i jakoś się wyżywać artystycznie. Ona tak bardziej już myślała o rodzinie i... To ty jesteś szalony chłopak, bo w ogóle nie widać tego po tobie. O, cicha woda brzeg rwie. To zrób coś szalonego. A to prawda, suchy pot. To zadać dla... Dzięki, N... Jak? Jak to się czyta? Dzięki dwa za Prime'a. Dziękuję bardzo. Za mnie. Proszę. Czasem mi się zdarza być o niego delikatnie zazdrosnym, ale nie daj mi ku temu powodów na szczęście. No, dziękuję trzyma bardzo. Dystans. Może taniec go otworzy Wesley i w końcu Gumbia pokaże drugą twarz. Chyba jutro będziemy. Puściłeś muzę. Co tam słuchasz? Co lubisz? Ale widzę, że się trochę otwarła. Co puści? Stara się, ale luzu wciąż brak. Na pewno nie chce zatańczyć? Nie, nie. Kończ waść. Wstydu oszczędź. Eryk widać, że jest przestraszony i nie wie, co ma z nią robić. Mógłbyś mi pokazać jeszcze, gdzie jest łazienka? Oczywiście. Skorzystała. Zapraszam. Eryk może chwilę odetchnąć i wpaść do Kasi, a singielka w no tym nie czasie idzie, nie mu idzie. Kąty. Nikt się nie może z nią dogadać w tym odcinku, nie? Witam, Dymbu. Co robi? Tańczył przed chwilą, ale śpiewać się umie. Ona jest aktywistyczna. Co my tu mamy? Mega mocnego. No, wiesz co, mi to się wydaje, że jakby się z nim poznała, to bardziej by się wpadła oko ode mnie. Wiesz co, to po programie możemy gdzieś pojechać. To ty nie o mnie będziesz zasnąć, tylko ja o ciebie. Ten wygląda mi na damski. No i nawet pachnie tak ładnie, damsko. Zapytam się go, bo w sumie to jest jedyna damska rzecz, którą znalazłam tutaj. Ten aż tak ogarnęła? Do tego może się przyczepić.
na wannie. To jest tylko szampon. To jest tylko szampon, spokój. Mam tutaj jeszcze szafę. Zobacz, jak mnie przeszukuje. Mhm. Od A do Z wszystko. Mhm. No, oprócz tego szamponu to chyba nic tutaj nie ma, co by wskazywało na to, że mieszka z nim jakaś kobieta, no chyba, że bardzo... Ty, on chyba wygrał. Wszystko pochował. Albo ten pierwszy też tam jest, szansa. Ale ja też jestem zamknięty przy niej. Ja też się tak zachowuję, że nie rozluźniam całej tej sytuacji, tylko po prostu... Dzięki. Rozluźnij się, otwórz się i pokaż jej, że jesteś singlem. Witam, Machoń. Nie podoba mi się to spotkanie. Widać, że jest takie sztuczne. Ja nie słyszałem takiego czegoś. W ogóle to znalazłam taki szampon u ciebie, to chyba damski. I to jest jedyna rzecz, tak? No, póki co jedyna. Co w związku z tym szamponem? No nic, tak się chciałam zapytać, czy wiesz, czy może używasz po prostu go, czy lubisz takie zapachy, bo jest on już opakowany, a więc no, ciekawe. Na loki mi robi dobrze. No, myślałam, że to może wiesz, jakieś kobiety, którą gdzieś tutaj ukrywasz. A mogę ci trochę wyrównać włosy, bo ci jeden taki loczek wstaje. Możesz, jak najbardziej. Spoko, bo ja mam i na sobie nożyczki i grzebień. Zniszczę mu loki. Ale widać, że masz dobrego fryzjera. Dziękuję bardzo. Chcesz chodzić do barbera, czy to po prostu fryzjera? To po prostu do fryzjera. Okej. Ile zapłacić, żebym Dark Souls 1 dzisiaj odpalił? A bardzo ci zależy, bo wtedy wiem, żeby stawkę wywindować. No, wyrównałam ci trochę. Teraz jest perfekt. Dzięki. Koleżanka z branży. I na ząb coś przygotował. Dobra strategia. A ty mięso jesz? Bo ja to wegetarianką tak. Jestem. Ale wege takie rzeczy gotujesz też? Lubisz? Czasami. Jeszcze tą sałatę trochę z góry wysunęłam. 20 PSC. Chyba w końcu zgłodniała. Może się w końcu uda. Przez żołądek do serca. I co? Są motyle w brzuchu? A może niebo w gębie? Dla mnie to... Dobra? No spoko, w ogóle plus za to, że jednak tam się, wiesz, troszeczkę wykazałeś i przygotowałeś jakieś jedzenie. Oj, bardzo dobrze gotuję. Dziękuję ci za jedzenie, ja już się mogę wybierać. Fajnie było cię ogólnie ty poznać. Ty ogólnie jakby z nikim się nie dogadała w tym odcinku. Nie, miło było cię poznać, naprawdę. Ten pierwszy najbardziej, a tak? Myślę, to... że ma szansę, żeby wybrała go jako singla. No to co, to... Taki sztywny, nie? Odcinek. Dobrego ci życzę, no. Trzymaj się ciepłutko. Sokrates poddymił. Cześć. Ten pierwszy to jego żonka, ale tak to... I jak było? Coś z tego będzie? Nie wiadomo, co z tego będzie. Ale chemii raczej nie było. Według mnie dziewczyna w porządku, mi się podobało. Dało się z nią porozmawiać, nie była chamska, wścibska, w jakikolwiek sposób na pewno szanowała moje zdanie, tak samo Sztywniutko. Myślałam, że będzie znacznie gorzej, ale w sumie jestem miło zaskoczona. Uważam, że ten chłopak jest miły, gościnny. Nafa się nie da wycenić. I fajnie mi się z nim rozmawiało, mimo tego, że no, nic między nami oczywiście nie będzie, bo nie jest to mój typ faceta. I jak myślisz? Dobrze mi poszło? No, widać, plecaki, że byłeś zastosowany, no tego nie ukrywam. Ale ta dziewczyna też była trochę taka... Rozumiem, wieczorek. Spięta. Było widać taką relację między wami nie do końca... no, nie było czuć tej chemii. Wydaje mi się, że ma potencjał, ma w sobie coś z artysty, więc życzę mu tego, aby się spełniał w tym, co robi i żeby osiągnął swoje marzenia, żeby za nimi gonił. No a co o niej sądzisz? To tak jest na koniec, nawcia, ona? Podsumować po tym, jak poszła. Bardzo miła. Ale myślę, że to nie był twój typ dziewczyny, nie? Niekoniecznie. Aczkolwiek zdziwiłem się, że naprawdę w porządku się nie zachowała, nie? Nie była bezczelna, chamska. Nie jestem do końca przekonana, czy faktycznie mówił prawdę. Ona chyba na pierwszego, tak. Muszę sobie to jeszcze na spokojnie przemyśleć. Nie można jej oceniać po okładce na pewno, bo to, że ma tatuaże i... No to wygląda. ...i ma włosów, to wcale nie oznacza, że jest jakaś tragiczna, bo ja się zdziwiłem szczerze, nie? Nie wyglądała na taką twardą babeczkę, a okazała się być naprawdę miła. I świetnie. Miłości z tego nie będzie, ale może przyjaźń, kto wie. W końcu łączą ich pasje. Ale już czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu. Wszyscy stawili się w komplecie i w napięciu... Chyba zagłosuje na tego kolegę ona, przez ten syf na chacie. Czekają na singielkę. Cześć. To jest Sokrates. Cześć. Wydaje mi się, że chyba lepiej wygląda w spodniach. Każdy z was ma 30 sekund na to, żeby mnie przekonać, że faktycznie jest singlem. Eryk, jesteś singlem? Jestem singlem i myślę, że w dzisiejszym dniu udowodniłem ci to, gdyż no, śladów kobiety w moim mieszkaniu nie znalazłem żadnych. Tak jak wcześniej mówiłem, to stałem się niestety
I cóż, nie tak, chcę cię przekonywać, wybierz słusznie i to będzie twój wybór tylko indywidualnie. Myślę, że Erykowi się udało jakoś wejść w tą rolę singla. A ty, Patryk, jesteś singlem? Ja nie jestem singlem, no. Patryk, chyba się przejęzyczyłeś. Nie jesteś singlem? Jak to? Przecież jesteś. Bo opowiadałem ci moją historię. Ja pierdolę. Życia, tak? Ja nie znam. Myślę, że powinnaś wiedzieć. To jesteś czy nie jesteś? No, jestem singlem. Patryk ma szansę 50% na 50%. A widzę, że Twitch czatownik. Siema Sokrates. No, jesteś to napisz 3. Pozdrawiam cię. A ty, Bartek? Tak, jestem singlem i jeżeli chcesz wygrać ten program i nie wybierzesz mnie, no to niestety przegrasz. Witam, witam. Ciężko jest chyba mi ją rozgryźć i sama nie wiem, jaki jest jej wybór. Smakowała ci moja sałatka? Tak, bo okej. To cieszy mnie to. A arbuz jak smakował, coś? Bardzo słodki, ale liczyłam na więcej. Mhm. Znaczy typ, a typ to też tam, nie muszą się sobie podobać, da? Tylko ważne, żeby tego singla. Machoj, mam do ciebie pytanie. Czy ty jesteś dupę bardziej odklejony, niż mi się wydaje czasami? Może ktoś z modów zapytać Machonia, czemu on ma bordera? Nie, jak to się nazywa? To, nie, to nawet nie jest border. Machoń ma 10 osobowości, przysięgam. Wybrała, tak? Nie trzeba się, co się dzieje? Związku tworzyć od razu. Czyli czy się bycie singlem teraz? No, nie wiem. Arbuza powinien przynieść, no. Podjąć jakąkolwiek decyzję, ale... Czy byłem dzisiaj myślę, na siłce? Myślę, że to już jest pora, by ogłosić. Wiesz co? Erdykt. Uważam, że... Dobra, czekaj, bo głosuję na tego z brodą. Z waszej trójki singlem jest... Dobrze się zastanów, nie daj się zwieść pozorom. Broda. Tak. Pudło. Niestety zła odpowiedź. To właśnie mówiłem. Ty, ale że na ciebie mówiłem do teraz, ale wcześniej myślałem, że nie, ale no po tych... Nie, on nie miał konkurencji za bardzo. Jeszcze dźwięk nam wyciszyli. Dużo miłości dla was. Niestety nie udało się wyjść programu. Strategia zawiodła. Starałem się jak mogłem, ale niestety kłamać nie umiem. Też dlatego dzisiaj skończyłem. Machoj, mogę cię uderzyć w GTA lub nie? W sensie nie uderzyć lub... Jako przegrany. Przegrana była tylko dlatego, że pewnie tej chemii nie było, tak? Tak myślę, jakby ta chemia była, to było inaczej. No cóż, nie udało mi się, więc Bartek z żoną. Zapraszam, nagroda jest wasza. Jakiś... nie wiem. Dziwne to wszystko w tym odcinku, nie? Proszę, czy dla was? Przepraszam, ale to jest grana. W porządku, no i gratuluję wam i życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jak najwięcej miłości. Bo intuicja mnie zawiodła. Myślę, że... Miała być niezawodną intuicja. Każdy z nich obrał naprawdę dobrą taktykę i... Nie masz tu bana. To mnie zmyliło. Jeszcze. Jestem zadowolony, ale trochę mam wyrzuty sumienia i... O, Jaca chyba po kielonie klasycznie. Szkoda mi tej dziewczyny, nie? To była tylko gra, nic osobistego. Jeden wygrywa, drugi przegrywa. Gratuluję. Jak myślicie, w ile to rozpieprzą te trzy koła? Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!